sędziowie pod presją, a ja teraz zapraszam do rozmowy. Zapraszam głównego bohatera tego filmu, sędziego Igora Tuleję. Zapraszam tutaj do nas. Zapraszam producentkę filmu, Iwonę Karis. Zapraszam, panią Iwonę. Zapraszam Jacka Karnowskiego, prezydenta Sopotu. Zapraszam do nas. I zapraszam Nadzieję Polskiego Sądownictwa w Nadzieję, panią Martę Kotłowską, studentkę prawa w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu imienia Wojewódzka Polskiego w Gdyni. Zapraszamy. Przewodniczący. Zapraszamy. Tutaj są miejsca dla was wszystkich. Zapraszamy. Panie sędzio. Mamy w sumie dwa mikrofony, więc jakoś się będziemy sobie te mikrofony podawać. Wam podam, tam podawać, one też powinny być włączone. Na początek pomyślałam sobie, że trochę już jeździcie z tym filmem po Polsce. Powiedzcie, jak wy go odbieracie? Jaką rolę on pełni? Macie takie poczucie i pani Iwona, i pan sędzia, że on dodaje otuchy ludziom, którzy go oglądają, którzy, z którymi się spotykacie, którzy przychodzą na spotkania, ale on też, nie wiem, daje wam siłę, sędziom siłę, panu daje siłę. Jaką rolę on pełni? I te spotkania, jaką rolę pełnią? Dziękuję za zaproszenie. Ja może odpowiem tak, że na pewno nie jest tak, że jestem głównym bohaterem tego filmu i tak naprawdę prawdziwym bohaterem tego dokumentu jest społeczeństwo, są obywatele, bo te obywatele od 2015 roku jako pierwsi stanęli w obronie praworządności i wówczas pojawili się pod Trybunałem Konstytucyjnym i bronią tych niezależnych sądów, bronią tej praworządności, czy tak jak skarży się prezes wszystkich prezesów tej ostatniej barykady czy bastionu, który uniemożliwia mu realizację jego wizji państwa od blisko 7 lat, więc to obywatele są prawdziwym bohaterem filmu. I może oddam mikrofon producentowi. Dobry wieczór państwu. No i mi jest trudno powiedzieć, co daje ten film obywatelom, ale mam nadzieję, że daje siłę, że kiedy widzą tych naszych bohaterów filmu, tych odważnych sędziów, ich postawa daje po prostu nadzieję na to, że będą wolne sądy, że ich są osoby, które o nie walczą i że obywatele są w dobrych rękach i że to póki są sędziowie niezależni i walczą w obronie praworządności, czyli w interesie obywateli, to jeszcze jest szansa, a obywatele wspierający sędziów. Cały czas mam nadzieję, że ten film też im daje taką siłę, że skoro sędziowie mają siłę walczyć, to my też, obywatele, mamy siłę wychodzić na ulicę i czy machając białymi różami, czy protestując w ciszy, czy protestując w jedną osobę, czy w większej grupie osób, po prostu będziemy ich wspierać w ten sposób. Zapytałam was o to, bo to przecież nie jest dla was pierwsze spotkanie i to nie jest dla was jakby nowa historia. Dlatego pytam was jakby dlatego o te odczucia. To może zapytam inaczej sędziego. Skąd pan wciąż bierze siłę? Nikotyna. Tak. Nie, oczywiście. Zapytałabym, bo w końcu pana ona zabije. Ograniczam się i nie palę tak dużo. No oczywiście siłę dają obywatele. Mogę, to też jest takie bardzo pokrzepiające, że jeszcze parę lat temu ja poruszam się normalnie komunikacją publiczną w Warszawie, więc te głosy poparcia i głosy krytyki było mniej więcej 50-50 i jakby te ataki, miałem wrażenie, że z roku na rok są coraz brutalniejsze, natomiast tak mniej więcej od roku zdecydowana większość osób, która zaczepia mnie na ulicy, to są głosy wsparcia, więc no, to wy dajecie nam siłę. Bez was nas by nie było i ten wymiar sprawiedliwości
pewnie by przypominał co najmniej sądownictwo węgierskie. A tak trwamy już wspólnie 7 rok. Ja jeszcze tylko dodam, że też bez wsparcia obywateli ten film by w ogóle nie powstał, dlatego, bo mieliśmy ograniczone środki. Oczywiście nie mieliśmy żadnego wsparcia publicznego, bo nie moglibyśmy mieć pewnie na taki film, więc się nie staraliśmy. Ale realizując ten film, obywatele również nas wsparli na zrzutce, więc bardzo dziękujemy. Ja poproszę tam, żeby przeszedł mikrofon w drugą stronę. Ja wiem, że prezydent Jacek Karnowski widział ten film po raz pierwszy, tak? Nie chciałeś go wcześniej. Jakie zrobił na tobie wrażenie? Bo ja muszę powiedzieć, że ja wcześniej na przykład sędziego Tuleja to widziałam głównie w telewizjach informacyjnych. Nie? Taki człowiek, ciągle taki obraz takiego twardego człowieka. Tutaj widać go jednak jako, i nie tylko sędziego Tuleja, zresztą inni sędziowie też. No, jednak no, z innymi emocjami, czy w ogóle to byli, tutaj widać was jako ludzie z emocjami, no na mnie to robiło wielkie wrażenie. Zawsze do tej pory jak zrobienie prania jest dla mnie wielkim wyzwaniem. O tę scenę chodzi. No, nie, słuchajcie, no każdy ma swoje słabości. Przepraszam, że to powiem, nawiążę do innego filmu, który ostatnio widziałem tu w kinie parę dni temu, po raz drugi. Filmie Johnny, zresztą w samolicy księdza Jana z nami i Helena i Józef. I to też był zwykły człowiek, a potrafił się postawić pewnej instytucji, hierarchii, przełamać coś. Także myślę, że cały świat jest na tym zbudowany, że czasem są ludzie, którzy idą pod prąd i nie dadzą zalać tego świata jakimiś złymi rzeczami. A są to zwyczajni ludzie, tak, ze swoimi słabościami, jakimiś drobnostkami, którzy wykonują normalnie, codziennie pewne rzeczy i niedobrze, kiedy przekazujesz tylko taki jedyny obraz. Myślę, że jest taki jeden człowiek w Polsce, który jest nieskazitelny, jedyny, ale też trochę i samotny. Marta, jest wśród nas Marta Kotłowska, bardzo młoda osoba, która właściwie komuny pamiętać nie może, a dla mnie aż nadto jest tu analogii do tych czasów. Jak ty postrzegasz to, co jest tutaj pokazane, pewne mechanizmy łamania ludzi, próby łamania ludzi, ale także tego, że ludzie wychodzą na ulicę i jednak protestują i są z tymi, z którymi wydawałoby się, że niewiele ich łączy. Powiedziałabym, że z jednej strony jest mi bardzo przykro, że dochodzi do takich sytuacji, ale z drugiej strony widzę, że jednak nie jesteśmy bierni. Że jednak coraz to bardziej się o tym mówi, coraz to bardziej ludzie zaczynają wychodzić i już powoli dostrzegamy, że to, co wydaje się dotyczyć kogoś innego, zaczyna dotyczyć również nas. I dlatego daje mi to nadzieję. Jednak mogę powiedzieć co do oglądania tego filmu, z jednej strony mnie bardzo wzruszył, zabolał, a jednocześnie dał mi nadzieję. Że jednak to, co się dzieje i to, że też ja jako studentka, która tak naprawdę jeszcze nie uczestniczę w tym prawniczym życiu, tak jak to będę robiła, mam nadzieję, za te parę lat, to jednak mam nadzieję, że to pójdzie w tą stronę, tak jak się uczę, to, czego się uczę na prawie, to, że jest konstytucja i są zasady, których uczymy, że je są, różnie z nimi bywa, to, że będę mogła w przyszłości je zastosować też, patrząc na to, jak właśnie sędziowie chcieliby to robić. Iwono, powiedz, co chciałaś pokazać w tym filmie? Od razu powiem, że ja nie jestem reżyserką, reżyserem jest Kacper Lisowski, nie mógł dzisiaj z nami być, ale razem z nim współtworzyłam ten film od samego początku. Przede wszystkim ja jako obywatelka chciałam pomóc tak jak umiem, jakoś zaprotestować przeciwko temu, co się dzieje i pokazać i zdokumentować to, co się dzieje z takim środowiskiem jak sędziowie. I chciałam chyba pokazać to, że sprawa sędziów nie jest tylko sprawą sędziów i ich stanowisk, czy będą inni, czy przyjdą jacyś z nadania innego, tylko że to jest sprawa obywateli, że to się wszystko łączy ze sobą, że to, czy... No przecież w Rosji też są sędziowie, też jest konstytucja, tylko pytanie, czy oni są niezależni. I chodziło mi o to, by pokazać tą taką powiązanie od zwykłego obywatela, takich jak tych młodych ludzi na ulicy, którzy, nie wiem, czy Państwo pamiętacie taką scenę, chłopak stoi biernie w zasadzie, a policjant do niego mówi, że stawiasz opór. I w związku z tym, i wskazał palcem, i policjant go zaczął atakować. No nie może być tak, że władza łamie prawo, jednak i to jest ten
I to jest standard. Ale może być tak, panie prezydencie, prawda, że władza łamie prawo. To może być standard. Może być, tylko że wtedy dobrze, żeby były niezależne sądy, bo można sobie wyobrazić, że każdy włodarz łamie prawo i jest taka pokusa zresztą wśród tych, którzy rządzą, żeby się ugruntować do końca, no ale do tego, żeby ugruntować do końca swoją władzę, potrzebują niezależne sądy, no bo ktoś musi ocenić, czy te wybory są dobre, czy złe. To najlepiej widać może w Stanach Zjednoczonych, kiedy pamiętacie państwo atak na Kapitol, i też jednak to sędziowie obronili demokrację w Stanach Zjednoczonych, tak? No może też wiceprezydent, tak? Który nie zgodził się na polecenie Trumpa dokonać tego, co dokonał. Także myślę, że jednak jest bardzo potrzebna ta inna władza. Jest także potrzebna jeszcze jedna władza, to są wolne media. Bo jeżeli patrzymy na tą sytuację na Węgrzech, tam już praktycznie tych wolnych mediów nie mamy, tak? To jeżeli ktoś mówi, że wygrał wybory w 2027 roku w Polsce, to myślę, że już nie wygra, bo już możemy mieć, że nie będziemy mieli obojętnie jakiej gazety od Rzeczpospolitej do prawnej, do wyborczej i tak dalej, czy TVN-u, czy nawet Polsatu. W pewnym momencie tych wolnych mediów nie będziemy mieli, nie będziemy mieli też wolnych sądów, czy nie będzie kto miał, znaczy jeżeli będą te wybory pomyśli rządzących, to będzie okej, jak nie pomyśli, to nie okej. No po to też są zmiany w tych izbach poszczególnych, tak, to nie jest to chyba ewidentnie w tym kierunku robione i chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości. Panie sędzio, pan w tym filmie mówi, że czas próby jeszcze przed nami. Cały czas pan tak uważa i co pan ma na myśli? Co pan miał na myśli wtedy to mówiąc i co pan dzisiaj ma na myśli, gdyby miał pan to mówić? Ten film kończy się, nie pamiętam, w którym, mniej więcej w zeszłym roku, prawda? Jakoś tak 2021. No to od tego momentu sporo się wydarzyło. Sędzia Gonciarek, który tutaj jeszcze tak swobodnie hasa, no też został zawieszony, jest zawieszonym sędzią. Moja sytuacja tak naprawdę od tego momentu, gdzie kończy się film, nie zmieniła się. Nawet w przyszłym tygodniu Izba Odpowiedzialności Zawodowej będzie znowu zajmowała się kwestią mojego zatrzymania, będzie rozpoznawała zażalenie Prokuratury Krajowej na decyzję dawnej Izby Dyscyplinarnej, która nie wyraziła zgody na zatrzymanie. Także sytuacja jest dynamiczna. W 2018 roku, kiedy została przerwana kadencja starej Krajowej Rady Sądownictwa, kiedy został zmieniony ten system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, kiedy pojawili się rzecznicy dyscyplinarni i zaczęły się jakby postępowania dyscyplinarne. 4 lata temu wydawało nam się, że to już jest rzeczywiście ten punkt krytyczny. Natomiast okazało się, że to były niewinne igraszki i poza postępowaniami dyscyplinarnymi pojawiły się kolejne pomysły na szykanowanie sędziów. To jest choćby przenoszenie sędziów doświadczonych z 30-letnim stażem z Wydziału Karnego do Wydziału Ubezpieczeń, czy zawieszenia decyzją prezesów, czy ministra sprawiedliwości, czy wręcz te postępowania karne, które rzeczywiście wyglądają groźnie. No ale my się nie dajemy. Stowarzyszenie Sędziów Justicja ciągle działa i też bardzo ważne są słowa, które padają na tym dokumencie wypowiedziane przez prezesa Justicji, profesora Markiewicza, że jednostka w starciu z państwem nie ma żadnych szans, ale jak jesteśmy zespołem, drużyną, jeszcze mamy to olbrzymie obywatelskie wsparcie, no to ta walka nie tylko ma sens, ale ta walka jest po prostu walką wygraną. Prędzej czy później, a wierzę, że prędzej niż później. Wy się nie dajecie, wy się jakby umacniacie, a jak jest z całą resztą? Środowisko sędziowskie, sędziów w Polsce jest 10 tysięcy. Środowisko sędziowskie tak naprawdę jest jakimś tam odbiciem naszego społeczeństwa.
Mamy sporą grupę sędziów aktywnie broniących praworządności, Stowarzyszenie Justicja, które jest największym stowarzyszeniem sędziowskim w Polsce, liczy 3,5 tysiąca członków. Mamy też pewną grupę sędziów, która dała się skorumpować politykom za awanse, jakieś dodatki finansowe, nie wiadomo, za zapewnienie bezkarności. Tych sędziów jest pewnie kilkuset. To są urzędnicy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to są te osoby, które jawnie, nawet nie jawnie, ale bardzo chętnie zgłosiły się do Izby Dyscyplinarnej czy Izby Kontroli Spraw Publicznych, i to są te osoby, które zasiadły w neo-KRS-ie, więc to jest taka grupa licząca pewnie kilkaset osób. No i mamy część sędziów, którzy niestety nie angażują się aktywnie w obronę praworządności, no ale przynajmniej deklarują, że myślą tak jak większość obywateli, większość prawników w naszym kraju. Ostatnio się pojawiają takie sygnały, że władza, znaczy, że rząd się może próbować dogadywać w sprawie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Panie Prezydencie, Pana zdaniem to jest jakiś realny plan i to mogłoby oznaczać, że te kamienie milowe, czyli między innymi kwestie sędziów, to jest jakieś światło w tunelu, że to się może wydarzyć, czy to są tylko jakieś takie, Słuchajcie Państwo, nie wydarzy. Przyjrzyjmy się do naszej koleżanki i tutaj pani i różnych pani innych na sali, to większość panów pamięta czasy upadku komuny i on także upadła, no oczywiście był przygotowany grunt przez Festiwal Solidarności i tak dalej, ale upadła z przyczyn ekonomicznych. Powiedzmy sobie szczerze, tak, i też ten okrągły stół wynik z przyczyn ekonomicznych czysto. Oraz także z takiej geopolitycznej sytuacji. Tak samo mamy tutaj sytuację, no jednak sięgnięcie po KPO nastąpi w dwóch momentach. Albo jeżeli PiS przegra sromotnie wybory, bo jak przegra mało, to według mnie nie odda władzy. Albo wcześniej, aby tak było, oczywiście bym się bardzo z tego cieszył, że po prostu już nie będzie miał gdzie puszczać środków finansowych, tak? Czy już nie będzie, będzie trzeba płacić 12% obligacjami itd., itd. Ostatnio mieliśmy taką sytuację, że ta sprzedaż obligacji się wstrzymała i zaczyna się mówić także, że tarcza będzie zdjęta. Tak? Czyli to przyczyna ekonomiczna, można to odnieść do słynnego filozofa, żeby to określa świadomość, ale niestety taka sytuacja w przypadku tej władzy, żeby to określa świadomość, może być i wtedy spełni te kamienie milowe, które sama podpisała, bo przecież sama to zrobiła. Ja bym się z tego oczywiście bardzo cieszył, bo te środki, nikt nie życzy, żeby ta sytuacja upadła. Choć oczywiście zgadzam się, że tutaj presja także z naszej strony musi być. Mi się też ten fragment, który mówił profesor Markiewicz, podoba, że musimy być razem i to widzimy także w samorządach. To jest zupełnie takie samo odbicie, że tam no 10%, 8% współpracuje z władzą, bo tam dostanie jakieś środki i tak dalej. Myślę, że tak 20% jest ostro przeciw, także w naszym Stowarzyszeniu Tak dla Polski, a reszta jest przeciw, ale tak bardziej po cichu jest przeciw. Tak? To tak mamy taki też obraz czasami w społeczeństwie, ale rzeczywiście póki nie jesteśmy razem, a ja pamiętam, kiedy przeżywałem swoje trudne chwile, to gdybym nie miał tego wsparcia z dwóch ludzi, oczywiście od obywateli Sopotu, a z drugiej strony od moich przyjaciół samorządowców i oczywiście świetnych prawników, jedna z nich też sieci już była witana, to pewnie bym poległ, tak? Czyli mamy taką samą identyczną sytuację, niezależnie od środowiska. Że oczywiście, że Henryka sama zatrzymała tramwaj, ale gdyby nie miała wsparcia innych, to by ten tramwaj zatrzymał, by ją z niego wysadzili i posadzili, tak? Wobec tego no, musi być pewna grupa, ale ja myślę, że jeżeli przyciśnie ten, wracając do tego KPO, do kamieni milowych, to rzeczywiście, jeżeli będzie taka sytuacja, to tak będzie, tak? I rzeczywiście to tak wynika, że jest bardzo trudna sytuacja ekonomiczna, wobec tego może narracja co do kamieni milowych się zmienić, tak? I
I to tylko takie rozbijanie, bo to z jednej strony się mówi, nie będzie Bruksela nam mówiła, co mamy zrobić, a z drugiej strony się mówi, niech Bruksela nam powie, co mamy zrobić. Bo to jest taka narracja, czekamy, co nam Bruksela powie, jak mamy zmienić prawo i wtedy my to się do tego dostosujemy. Tak? Natomiast rzeczywiście sytuacja, myślę, że jest taka 50-50, ja bym to stawiał na 50% do 50%, że tak będzie, ale rzeczywiście może ta cała sytuacja przycisnąć do tego stopnia finansowo rząd, że będzie musiał jednak, myślę, że sam rząd by to poza ministrem sprawiedliwości zrobił, bo że Morawiecki by jednak to zrobił, natomiast nie ma zgody jak gdyby politycznej na zrobienie tego kroku. Takie mam pytanie do was wszystkich, ja bym była w takim aspekcie, w którym wy jesteście, funkcjonujecie, tym, czym się zajmujecie. W jakim momencie historii walki o wolne sądy, o demokrację, wolne wybory, samorządy, ale także w takim, tak jak tutaj ty jesteś, jako młoda osoba jesteśmy, waszym zdaniem. Może od sędziego zaczniemy. Gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? Na filmie jest fragment, kiedy pani mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram odwołując się do teoretyków prawa opowiada, ile jest tych kroków, żeby znaleźć się czy upaść i wpaść w ramiona jakiejś dyktatury. Ja wierzę, że pomimo tego na pierwszy rzut oka, zwłaszcza po tym filmie, może nie jesteśmy jakoś uśmiechnięci, ale uważam, że nie jest źle i trwa to już 7 rok. Może to potrwa kilka miesięcy, może to potrwa nie wiadomo jak długo, ale warto pamiętać o tym, że dopóki walczymy, jesteśmy tymi zwycięzcami. Jesteśmy przegranymi, kiedy rezygnujemy i opuszczamy głowę. I też nie chcę tutaj karmić państwa jakimiś frazesami, ale pamiętajmy o tym, że tak to wszystko jest skonstruowane, że nawet po najdłuższej nocy zawsze wstaje dzień. Trzeba być optymistą. Ja tak z perspektywy producentki i tego, jak ten film jest oczekiwany przez publiczność, a jak bardzo jest nieoczekiwany przez media. I to, co rozmawialiśmy o mediach. Żadna polska telewizja, nawet te najbardziej liberalne, nie zakupiła tego niezależne, nie zakupiła licencji do tego filmu, pomimo że film jest pokazywany na wielu festiwalach, wiele telewizji zagranicznych kupiło licencję. Więc w jakim momencie jesteśmy? No myślę, że to, co właśnie Sylwia powiedziała, to powiedziałabym, że ten punkt czwarty, czyli prawie przedostatni. Więc jesteśmy na prostej drodze do autorytaryzmu, ale wierzę, że tak się nie zdarzy i że przyszłe wybory po prostu odkręcą całą tą sytuację i potem będzie w rękach nas, obywateli, sędziów, polityków, by to wszystko odkręcić i poukładać tak, jak powinno być. Ja ze swojej perspektywy mogę co najwyżej powiedzieć, że ja zaangażowana jestem w tą samą sytuację, co ma miejsce dopiero od 2020 roku. I to za zasługą, no musiałabym powiedzieć, sędzi Jolanty Jarzewskiej, bo to ona była wykładowcą akurat w przedmiocie, w którym dowiedziałam się o tym problemie. Dlatego, że zaczęła opowiadać po prostu o tym, nie tylko jak to wygląda, bo oczywiście to jest obowiązek wykładowców, żeby mówić nam, jak prawo wygląda, ale też jak powinno wyglądać. Nagle okazało się, że ktoś wypowiada się na temat prawa. U nas to przeważnie było drolet selex, prawda? Po prostu jest i nie drążymy tematu. I właśnie wtedy zauważyłam, że rzeczywiście to nie jest tak kolorowo, jak się wydaje, bo przecież słuchałam te różne rzeczy, słuchałam tych sprzeczności, jakie są z konstytucją i z mojej perspektywy, no to no nie może tak być przecież. No przecież uczyłam się na prawie konstytucyjnym, że konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej. No to tak po prostu nie może być, więc dla mnie to był wtedy ten absurd. I wtedy zaczęłam dopiero się tym interesować, bo po prostu było to sprzeczne z tym, co się uczę. Dlatego się zaangażowałam w ten problem, więc dla mnie to po prostu, można tak powiedzieć, jaki ten moment historii. Dla mnie to było idealnie, nagle bum, tak, i jest cały czas źle, więc... Andrzej, Marta, powiedz mi, ty w ogóle patrząc na to, co się dzieje z sędziami, z sędzią Tuleją, ty chcesz być sędzią?
chciałabym być sędzią, ale nie ze względu na to, co się dzieje, tylko z tego względu, że po prostu wydaje mi się, że w tym zawodzie bym się najlepiej sprawdziła, ze względu na moje podejście do prawa, do podejście do tego, co chcę robić po prostu w przyszłości. Ale to się nie przeraża, to co się dzieje? To nie wiem, to ci dodaje, nie wiem, siły, wiary, że ty dasz radę, że będziesz tak jak ci sędziowie niezłomni? Jak to jest? Tobie i twoim kolegom i koleżankom. To może lepiej powiem z mojej perspektywy najpierw, że ja po prostu jakoś obudziła się we mnie ta żądza mierza tego wpływu na sprawiedliwość dopiero właśnie od momentu, w którym sędzia Jeżewska po prostu mówiła o tym, jak to może nam się pokaże ta wspomniana tutaj sędzia, która jest wymieniana, bohaterka. Proszę się pokazać. Brawo. Dziękuję bardzo. Akurat miałyśmy zajęcia na trzecim roku prawa, więc ja do tego trzeciego roku w ogóle nawet nie myślałam, kim tak naprawdę chciałabym być. Jakoś tam mniej więcej się myślało na ten temat, ale jakoś się jeszcze człowiek wtedy nie zagłębiał. Ale wtedy stałam rzeczywiście przed takim dylematem, w sumie, w którą stronę iść. Nawiązując do tego, jak to może wyglądać z perspektywy tych młodych ludzi, innych osób z mojej grupy, to mam wrażenie, że raczej są zainteresowani zawodami czy to adwokata, czy to radcy. Dlatego, że wydaje się, porozmawiałam z nimi ostatnio, bo przeprowadziłam wiele takich tutaj analiz z nimi, że oni są nakierunkowani na te zawody z tego względu, że wydaje się, że to jest taka prosta droga do osiągnięcia tego, co dla młodych ludzi się liczy. Czyli, czyli mieszkanie, czyli niezależność, to jest istotne. I wydaje mi się, że może być po prostu ten problem, że z jednej strony mogą pragnąć tej sprawiedliwości, ale też ważna jest sprawiedliwość w stosunku do siebie. Wydaje mi się, że to może być po prostu taki moment, że oni stoją przed tym dylematem, czy walczyć o swoje dobro, czy walczyć o dobro reszty. Więc wydaje mi się, że na tej sytuacji jednak w większości wygrywa ta pierwsza opcja i są nakierunkowani przeważnie na te zawody, które wydają się łatwo dostępne, które wydają się od razu, że tak powiem, sypnąć pieniędzmi, żeby była możliwość zapewnienia sobie tych podstawowych naprawdę potrzeb. Panie prezydencie, w jakim momencie jesteśmy w kontekście walki o demokrację i wolne wybory? Ja poglądam to do 1988 roku, czyli jednak takiej sytuacji, kiedy mieliśmy Festiwal Solidarności, stan wojenny, strajki, myśmy też z Pawłem Adamowiczem na Uniwersytecie na Polibudzie robili strajk. Nie wytrwał on długo i potem się wydawało, że jest beznadzieja. Teraz też, tak jak wtedy, jakieś paszkwile, tak, ulotki, no jakby ktoś otworzył telewizję publiczną albo tych ludzi z telewizji publicznej, czy hejterów, których, wyście mi, ja też mam takich swoich hejterów, tak, to jakbyście ich posłuchali i te wszystkie, no to jest ten 88 rok, ale mam nadzieję, że rzeczywiście przyjdzie ten 89, 4 czerwca i będzie lepiej, bylebyśmy znowu tego nie spieprzyli, tak, bo to jest rzecz ważna, o której mówi pan sędziego Turleja, czyli programy na przyszłość. Ja pamiętam taką historię, kiedy wyszedł Lech Wałęsa z internowania jako młodzi studenci, nas zaprosili uczniowie, przepraszam, nauczyciele z Polibudy, profesorowie na spotkanie z Lechem Wałęsą, tajne, konspiracyjne. I Wałęsa mówi, piszcie programy. A profesor mnie zwariował, chłop, no co, jakieś, tak, jakaś wojna, coś, a on mówi, to programy piście. Mi się wydaje, że też powinna być, to dzisiaj żeśmy o tym rozmawiali wcześniej, ta strona nasza przygotowana do tego, jak to zmienić, jak to naprawić, tak, żeby znowu nie dopuścić do tego, że bo wiemy, że pierwszy PiS doprowadził do tego, co doprowadził. Wtedy, pamiętamy, nie doszło do postawienia przez Trybunał Stanu, nie doszło także do chociażby sprawa minister Blidy świętej pamięci, to była najbardziej przykładowa sprawa łamania tych praw obywatelskich, tak, i chyba rzeczywiście to były te zaniedbania, bo ja nie mówię, jestem przeciwnikiem rewanżyzmu, ale jednak jeżeli ktoś złamał prawo, to musi być to jednoznaczne, co nie będzie łatwe, przyznacie państwo, bo odwrócić tą całą zepsutą sytuację jest trudno, tak jak ekonomię zepsutą będzie trudno odwrócić, to nie będzie łatwy czas dla nas wszystkich. Także, a co do wypowiedzi mojej koleżanki, pani tutaj, to wie pani, że niestety jest jeden problem w Polsce, że wszyscy młodzi ludzie mają trudno, że czy to jest młody prawnik, czy inżynier, czy młody lekarz, to ma wszyscy trudno i to jest też nasze zobowiązanie do nas starszych, żebyśmy w końcu też tą sytuację odwrócili, że jak ktoś skończy studia, to żeby zaczął zarabiać, a nie chodził na bezpłatne praktyki. Bo to się przeważnie niestety w Polsce tak odbywa.
Iwona, jeszcze chciałam dopytać, a dlaczego telewizje nie chcą pokazywać tego filmu? Bo ja nie do końca zrozumiałam, bo ja rozumiem, że telewizja publiczna nie chce pokazać tego filmu. To jest dla mnie jasne. No nie wiem, bo może jeszcze rozumiałabym, dlaczego Polsat nie chce pokazać tego filmu, a czemu TVN nie chce pokazać? To nie jest pytanie do mnie, naprawdę. Też tego nie rozumiem. Nie do końca jest. Wiecie Państwo, myśmy ogłosili w naszej gazecie i na internecie, że są, że mamy, to było chyba 200 wolnych miejsc i tak dalej. To się rozeszło natychmiast, także jeden błąd, co popełniliśmy, że nie pokazujemy to w dwóch salach naraz, tak? Przynajmniej. Czyli okazuje się, że jest taki popyt na ten film. Musiał Wydział Kultury odmawiać, że tak powiem, już miejscówek, bo już ich nie było. Z tego rzeczywiście myślę, że znaczy pewnie będzie musieli powtórzyć to, tak? To już normalne, że jak jest większa, jest większy popyt, to ten, trzeba to zrobić. Także film rzeczywiście cieszył się wielkim zainteresowaniem, a myślę, że także goście przede wszystkim, to co jest pewnym ewenementem. No tak, tutaj sędzia Swarta się wzdrygał, jak powiedziałam, że główny bohater, ale z drugiej strony mówi, że już że w tramwaju właściwie jak celebryta teraz. Ja zaraz oddam Igorowi, tylko jeszcze tutaj powiem, że można film cały czas obejrzeć w jedynym miejscu w Polsce, na platformie Moje Ekino. I to jest www.mojeekino i się wybiera film. 15 zł taka przyjemność kosztuje. Więc ci, którzy nie widzieli albo chcieliby polecić, to zapraszamy. W tym filmie sędzia Paweł Juszczyszyn, to chyba było spotkanie w Gdańsku, ile dobrze zidentyfikowałam waszą rozmowę. Tak. Mówi, że najgorsza jest bezczynność. Nie strach, ale bezczynność. Właśnie chciałam was zapytać o to, co robicie na co dzień, bo rozumiem, że każdy z was inaczej działa, jeśli działa. Co robi sędzia Tuleja na co dzień? Oprócz tego, że ileś swoich skarg już tam wysłał do tego Trybunału, ale rozumiem, że Trybunał jest niezbyt rychliwy z tego, co tam było. Rzeczywiście jest niezbyt rychliwy. Ale pan też nie ugryzłem za bardzo się w język, bo chciałem porównać do polskich sądów, ale... Okej, okay, dobra, to może faktycznie. Natomiast pan też nie pokłada zbyt wielkiej wiary w ten Trybunał, więc... Rozumiem, że... To znaczy, uwaga, rzeczywiście ja tutaj jestem sceptyczny na tym filmie, ale się zmieniło? Odróżniałbym Europejczyków, Europę, sądy europejskie od biurokratów europejskich. Natomiast generalnie mam wrażenie, że od roku te instytucje europejskie działają dużo sprawniej niż kiedyś. Dobrze, a moje pytanie było, co pan robi na co dzień? Znaczy, nie chodzi mi tu koniecznie, żeby pan o tym praniu opowiadał. Raczej w ogóle, znaczy, na czym polega pańskie działanie? No bo wiemy, że pan jest pan zawieszonym sędzią. W ogóle jakby, co pan robi, jak pan działa, nie wiem, na czym się pan koncentruje? Jak już się państwo zorientowali, na widowni jest Paweł Juszczyszyn, który był najdłużej zawieszonym sędzią. No i jako bardziej doświadczony kolega dzielił się tym swoim doświadczeniem i udzielał jakichś wskazówek, więc mi było łatwiej. I oczywiście tak naprawdę 40-50-letni sędzia to jest jakby najlepszy wiek dla sędziego. Nie jestem żadnym intelektualistą, ale powiedzmy, że po 20 paru latach sądzenia byłem takim dobrym rzemieślnikiem. No i jakby wysadzenie mi z siodła było rzeczywiście takie bardzo bolesne. Prowadzę zajęcia na jednej z uczelni warszawskiej. Prowadzę zajęcia z aplikantami adwokackimi. Też pisałem jakieś felietony do mediów. Co ciekawe, oczywiście moi zwierzchnicy, tutaj pan rzecznik dyscyplinarny, który jest pokazany na rozprawie sędziego Żurka, był też przez jakiś czas moim prezesem Sądu Okręgowego, więc on się jakby sprzeciwiał i blokował możliwość i pisania tych felietonów, i pracy naukowo-dydaktycznej. Mam też, może Państwu umknęło, mam taką roślinkę na parapecie, więc ją staram się pamiętać, żeby ją podlewać.
No i jakoś tak zapełniam ten dzień. Ale te zegarki to tylko tak na okoliczność nie, tego rzeczywiście, filmu? Te zegarki, nie, jest tak, że one ciągle tam stoją, a pan coś... Te zegarki, coś... nawet ze wstydem przyznaję, że przybył jeszcze jeden. Zegarki rzeczywiście są z czasów, kiedy wstawałem rano do sądu i powiedzmy w poniedziałek, wtorek wstawałem bez problemów, natomiast w piątek było dużo trudniej. Musiałem nakręcać wszystkie te budziki i rozstawiać je po takim łuku wokół łóżka, żebym jednym ruchem ręki nie był w stanie ich wyłączyć. I budziki są. Pani Zycia, jeszcze dopytam, a gdyby się okazało, że w końcu... Pan zostanie przywrócony do tej pracy, bo tak może być, tam właśnie jakieś KPO, coś tam, wie pan, coś się komuś omsknie. Przywrócają pana do pracy i na przykład, nie wiem, z jakiegoś powodu trafia pan do jakiegoś działu ubezpieczeń i tak dalej. Wyobraża pan sobie to? Co wtedy? Więc tak, ja mam oczywiście, mam orzeczenie sądu pracy, Sądu Pracy naszego Sądu Powszechnego Polskiego, nakazujące przywrócenie mnie do służby w moim macierzystym wydziale, czyli w Wydziale Karnym Sądu Okręgowego. No ale oczywiście jestem gotowy również podjąć służbę w jakimś innym wydziale. Raczej jest powszechnie wiadomo, że w naszym kraju wszyscy znamy się na medycynie, prawie i futbolu, więc tak jak 26 lat zajmowałem się sprawami karnymi, mogę również zajmować się sprawami z zakresu ubezpieczeń społecznych. Da pan radę. Da pan radę. Pani Iwono, dokument, znaczy Iwono, powiedziałam najpierw Iwono, potem pani Iwono, przepraszam. Dokumentuje pani nadal. Maciej Nowicki, gdzieś było takie zdanie, że sędziowie pod presją zwiastują przebudzenie polskiego dokumentu zaangażowanego. Dokumentuje pani nadal? Może nie sędziów, ale rzeczywiście z Kacprą skończyliśmy niedawno zdjęcia dla serialu, czy można już powiedzieć Human to Human. To jest taki serial o pomocy polsko-ukraińskiej, znaczy Polaków dla Ukraińców, którzy przybyli tutaj do Polski szukając schronienia. I ten serial już w zasadzie będzie za chwilę dostępny via Play. I to też jest nasza trochę aktywistyczna praca, bo jak już raz się wejdzie na tą drogę jako dokumentalista, taki aktywista, to trudno z niej zejść. Chociaż tego nie planowaliście, prawda? Kacper może tak, bo on już parę dokumentów zrobił, ale ja nie planowałam, to znaczy ja nie chciałam produkować nigdy dokumentów. Ja produkowałam wcześniej albo współprodukowałam filmy dla dzieci, dlatego nazywam się Lollipop Films. I takie miałam plany. Rzeczywistość spowodowała to, że chciałam wykorzystać te swoje możliwości, czy talenty Kacpra, nasze wspólne, do tego, by po prostu dokumentować to, co w takich czasach należało robić. Dziękuję. Panie Prezydencie, Sopotowi prawa nie tylko sędziów, prawa obywatelskie szeroko bardzo leżą na... Wam jakby na tym bardzo zależy. Wy jakby macie to ciągle w swoim zainteresowaniu, prawda? To jest jakby takie moje szczegółowe pytanie do tego, co wy... co pan na co dzień robicie. Ja myślę, że jest więcej takich samorządowców niż ja, chociażby to nasze stowarzyszenie, którzy po prostu się nie godzą na centralizację państwa. To jest jeden z przejawów demokracji, to jest jednak decentralizacja państwa, zasada pomocniczości. Zresztą jestem ciekaw temu sojuszu Kościoła z PiS-em, bo tam łamie się zasada pomocniczości i subsydiarności w sposób jawny. Także nam bardzo zależy. Oczywiście nie będziemy ukrywać, że też czasami bywamy podsądnymi i tutaj się z panem sędzią trochę nie zgodzę. Może pan sędzia Juszczyszyn to rozstrzygnie, że uważam, że sprawa sądowa zajmuje cholernie dużo czasu i mi zajmowała każdą wolną chwilę przez 7 lat i ja też miałem tam tych rzeczy, w pewnym momencie 42 sprawy, także to dość dużo było postępowania. I tutaj Romana podarowałem kodeks karny, też musiałem trochę poczytać, ale jak gdyby to jest rzecz, która zajmuje. Ale teraz rzeczywiście wracając do pytania pani redaktor, nam rzeczywiście to też jako samorządowcom zajmuje bardzo dużo czasu, tak? Bo byśmy woleli mieć swoje dochody własne, a nie składać jakieś aplikacje bzdurne, a potem walczyć o to, że te aplikacje są uwzględniane przede wszystkim u tych, którzy popierają tą władzę.
my byśmy woleli wspierać przedsiębiorców niż za nich węgiel rozwozić. To jest taki ostatni przykład. Ale jak gdyby no, też pamiętajmy, że my jako miasto jesteśmy podmiotem prawa i też prywatnie jesteśmy podmiotem prawa. Oczywiście nie zawsze wygrywamy, to jest rzecz naturalna. Nie zawsze my mamy rację jako gminy i jako osoby prywatnie zawsze mamy rację, ale chcemy być osądzeni uczciwie, a nie zastanawiać się, czy ktoś sobie wziął na przykład adwokata, który też tam gdzieś pana prezesa obsługiwał, prawda? Bo też takie sytuacje znamy. Wobec tego to jest dla nas też bardzo ważne, tak? Bo jak ktoś się nas pyta na przykład, czy chcemy pieniędzy europejskich, czy co jest nam bardziej przyczy sprawiedliwości, to mówimy, że chcemy jednego i drugiego, tak? Bo uważamy, że no po to walczyliśmy przez te lata, żeby w Polsce były niezależne sądy, ale też żeby były środki finansowe z Unii Europejskiej i powiedzmy sobie szczerze, też do nas przyjeżdżało bardzo wielu ludzi z Ukrainy jeszcze przed wojną, przed aneksją Donbasu, żeby podglądać nas samorząd. I wtedy pamiętamy, jak Ukraińcy mówili, wy macie fajnie, macie samorządność, macie sprawiedliwość, Polska się fajnie rozwija i ta Polska z tego prymusu europejskiego stała się takim pariasem europejskim. Też jest dla nas obciach taki, tak, pewien, nie ukrywajmy takiej sytuacji. Jeszcze wracając do pani chwilę. Wiecie państwo, ja się bardzo źle czułem w Niemczech, kiedy jeździłem do Niemiec 6 lat temu i oni mieli kryzys uchodźców. Myśmy wtedy z Pawłem Adamowiczem zaproponowali, że weźmiemy dzieci z Aleppo, żeśmy byli gotowi jako wielu prezydentów, burmistrzów miast przyjąć uchodźców. Niemcy na nas patrzyli krzywo. No, oni mają problem, my nie mamy tego problemu, my nie chcemy im pomóc. Tak? Byłem teraz w Niemczech 3 tygodnie temu, w tym samym mieście i muszę powiedzieć, że jesteśmy jak gdyby uznawani jako bohaterowie, jako Polacy, tak? Ewidentnie jako bohaterowie z powodu pomocy Ukraińcom. Ewidentnie mamy taką dobrą kartę i to jest też takie pytanie, czy będziemy umieli tą dobrą kartę, która nie wynikała z jakiejś kalkulacji, zimnej kalkulacji, wykorzystać w cudzysłowie, czy to znowu to spieprzymy? To jest oczywiście pytanie też, które trzeba sobie zadać w pani firmie. Dziękuję bardzo. I pytanie do Marty. Co ty robisz, co twoje środowisko robi? Nie wiem, działacie, organizujecie, pobudzacie młodych do myślenia, do działania. Co się da, a czego się nie da zrobić? Gdzie jest tam jakiś sufit? Albo taka po prostu obojętność. Nie chce się, a po co? Znaczy właśnie pytanie, co tutaj pani ma na myśli, pytając o środowisko, bo jeżeli chodzi... Młodzież, studenci prawa, może szerzej studenci w ogóle na uczelni. Znaczy nie chcę... Możesz nikogo... sama to zawęzić. Wolałabym to chyba do siebie zawęzić, bo nie chcę nikogo podkopywać. Ze względu na to, co wspominałam o tym, że raczej... że tak powiem, osoby z takim stażem prawniczym co ja, czyli właśnie, bo tutaj różnice wiekowe są widoczne, ale bardziej chodzi mi o to, że jednak przez to, że się myśli tylko o tych takich najbliższych właśnie przyjemnościach, typu, że zależy mi na mieszkaniu, zależy mi na rodzinie. No ja jestem na przykład w mojej grupie najmłodszym rocznikiem, a mam 23 lata. Więc widać to, że są niektóre osoby, które po prostu mają pragnienie bycia po prostu matką, ojcem, posiadania własnego mieszkania. I wydaje mi się, że jednak gdzieś to na bok schodzi. Ja staram się angażować w to jak najbardziej potrafię, dlatego że ja po prostu dostrzegam w tym cel i to jest coś, co... No, po prostu czuję się do tego zobowiązana, nie tylko jako obywatel Polski, ale też Unii Europejskiej. To po pierwsze, po drugie wybierając po prostu studia prawnicze i idąc w tym kierunku, czuję się tym bardziej zobowiązana, że jako przyszły prawnik my powinniśmy w tej walce stać po prostu na pierwszym froncie. Dlatego po prostu chcę już się wdrożyć. Ja może dodam, że z Martą się poznaliśmy ja poznałem Martę na ostatnim openerze, kiedy pomagała sędziom z Justicji w ramach właśnie rządów Prawa Wspólna Sprawa. I też chciałem nawiązać do wypowiedzi pana prezydenta, który powiedział, że te procesy są strasznie czasochłonne. Absolutnie tak. I tutaj muszę podkreślić w tej naszej walce rolę adwokatów i radców prawnych, którzy tych sędziów ściganych przez polityków reprezentują w rozmaitych postępowaniach. Nie tylko są naszymi obrońcami, ale też pełnomocnikami w tych sprawach, które my staramy się wszczynać przeciwko naszym oprawcom. I sędzia Żurek
ma tyle tych postępowań, że jego reprezentuje pro bono 27 adwokatów. Taka armia prawników jest w stanie ogarnąć te wszystkie sprawy sędziego Żurka. Cywilne, karne, dyscyplinarne. Mnie pewnie reprezentuje ze 20 adwokatów. Nie pamiętam. Na pewno mam jakby główne postępowanie, to jest to karne dotyczące tych kwestii immunitetowych i doprowadzenia. Mam jakieś postępowania dyscyplinarne, ale też armia prawników przygotowywała czy przygotowuje skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i też mam kilka spraw, gdzie ja, że tak powiem, jestem tym atakującym przed sądami pracy czy przed sądami cywilnymi czy w prokuraturach i tam też nie ogarnąłbym tego, gdyby nie ci dzielni prawnicy, którzy robią to pro bono i poświęcają czas, żeby nam pomóc. No, trzeba mieć jakby dużo siły i dużo determinacji. I wy, jak tutaj rozmawiamy i pan ją ma, i tutaj też w tym wstępie, jak tu przed filmem mówiliście, to też to było widać. Ale w tym filmie był taki moment, też było widać, że jedna z prawniczek mówiła, że już nie ma siły, że już po prostu, że ręce opadają, że ile można pisać tych pism. I tak myślę, że jest w ogóle w każdym środowisku, tak, że walczy się, w pewnym momencie już po prostu no, przysłowiowe ręce opadają. Właśnie chciałam was jakby o to zapytać, was o pewien rodzaj przesłania. Przesłania, no tutaj do nas, bo jesteśmy zgromadzeni, ale przesłania do ludzi, którym czasem po prostu brakuje siły w różnych sprawach, tak? Także w tych takich społecznych, politycznych. Jesteśmy przed rokiem wyborczym. Co byście powiedzieli tym, którym czasem brakuje nadziei na zmianę, do działania, do walki, takiej na takim niższym, ale także, nie wiem, jakimś wyższym poziomie? Ja mogę przypomnieć słowa pana profesora Wyrzykowskiego, znakomitego prawnika i po prostu autorytet, który powiedział, że nikt od nas nie wymaga, żebyśmy przez cały czas, siódmy, ósmy rok byli jakimiś liderami, byli na pierwszej linii. Jeśli się zmęczymy, cofnijmy się, na nasze miejsce wejdą następne osoby, one pociągną tę walkę przez jakiś czas. Jeśli one się zmęczą, wymienimy się. Natomiast też w nawiązaniu do drugiej części pani pytania, że będą istotne wydarzenia za rok, no to chciałem w związku z tym z kolei, że się zbliżają mistrzostwa w Katarze, użyć języka komentatorów sportowych i powiedzieć, że wszystko w rękach konia, ale tak naprawdę wszystko w naszych rękach. Obojętne na kogo będziemy głosowali, ale spełnijmy nasz obowiązek obywatelski, idźmy do wyborów i budujmy ten kraj w sposób świadomy. Ja powiem może tak, że jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy, my wolni obywatele, póki są sędziowie niezależni i póki walczymy. Dziękuję bardzo. Proszę. To ja mogę co najwyżej dodać, że wydaje mi się, że żeby zachęcić po prostu młodych ludzi należy. No jeżeli chodzi o stronę justicji, to robicie wszystko dobrze, naprawdę was widać, więc jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć, to zobaczy, jeżeli ktoś będzie chciał słyszeć, to usłyszę. Ale też chciałabym jakby tak do osób, które co najwyżej są właśnie wykładowcami, wykładają na studiach, mają kontakt z młodymi prawnikami, to myślę, że ważne jest powiedzenie, że po prostu mówcie o tym, co się dzieje, bo wydaje się, że to jest oczywiste, ale z perspektywy młodych ludzi my naprawdę mamy bardzo dużo po prostu własnych problemów i nie mamy po prostu czasami ochoty, siły na to, żeby jeszcze w wolnej chwili zasiąść, zobaczyć wiadomości, co się dzieje w świecie, więc
po prostu mówmy o tym więcej. Ja bym mówiła z perspektywy studentki innym studentom i innym ludziom, którzy powinni według mnie wiedzieć więcej na ten temat, ale też, żeby po prostu mieć świadomość, że nie każdy o tym wie. Jak ktoś uważa, że ma źle, to proponuję albo zmyśl, że przeczytał ostatnie rozdziały książki Hansa Falady, Każdy umiera w samotności. Są książki o początkach faszyzmu w Niemczech i myślę, że wtedy zrozumie, że ktoś miał kiedyś gorzej. To już takie brutalne powiedzenie, a naprawdę to polecam, jeszcze raz to wspomnę, film o Janku Kaczkowskim Johnny i zobaczenie, przepraszam Heleno i Józefie, ale jak zachowuje się człowiek, mimo że jest w beznadziejnej sytuacji, a potrafi robić tyle dobra. A takie przesłanie, które mówię co do przyszłego roku naszym politykom, no jak będziemy dalej każdy osobno, to tak pewnie ten PiS przegra, wygramy te 2-3%, tylko nie wiem, czy przejmiemy wtedy odpowiedzialność za ten kraj i trzeba po prostu puknąć się w głowę i w końcu zrobić to razem, jak chociażby jest w tym filmie, że póki jesteśmy razem, wspólnie, to potrafimy to dobrze zrobić, a jak będziemy się rozchodzić, no to po prostu nas posprzątają. Dziękuję wam bardzo. Marta Sokołowska, Iwona Malin, Jakub Karnowski i Jan Tuleja. Dziękuję państwu za to spotkanie i dziękuję, że byliście razem. Dziękuję bardzo.